Dzień dobry, witamy serdecznie. Szkoda, że przy takiej okazji zaczyna się niezwykła przygoda. W chmurze o architekturze, tak chcielibyśmy nazwać cykl spotkań dwójki osób. Osoby, która zupełnie nie ma nic wspólnego z architekturą, czyli Mariusza Kowalika i wykładowcy Sopockiej Szkoły Wyższej, doktora Bartosza Felskiego, który jest wykładowcą na Wydziale Architektury i Inżynierii Sopockiej Szkoły Wyższej. Będziemy chcieli podejmować różne ciekawe tematy dotyczące architektury i tematów wokół architektury, bo przecież architektura to nie jest coś, co można włożyć w takie sztywne ramy, a wręcz nawet nie powinno się, bo będzie to nudne i nieciekawe. Dzisiaj zaczynamy od takiego tematu, jak urządzić miejsce pracy w domu na czas konieczności pracy zdalnej w czasie trwającej epidemii. Zresztą być może to jest jeden z takich elementów pozytywnych tego czasu, kiedy trzeba przebywać w domu, bo właśnie jakby zebraliśmy się do tego, żeby wreszcie o tej architekturze porozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze. Witam. Witam wszystkich. Dzień dobry. To w takim razie zacznijmy od tego, od czego zacząć takie myślenie, takie przeorganizowanie sobie miejsca do pracy na czas epidemii. Jak pan z takiej właśnie praktycznej, z takiej fachowej strony by ten proces rozpoczął? Ja myślę, że przede wszystkim to... Tak, przede wszystkim to jest ten Bartek. Sytuacja jest rzeczywiście troszeczkę rewolucyjna, ale myślę, że spokojnie możemy jakby bardziej nieformalnie porozmawiać. Ale najważniejsze jest chyba to, żebyśmy sobie uświadomili, że tak naprawdę to sprawa z tym naszym, że tak powiem, koronawirusem i tym internowaniem w domu to jest tak de facto taki troszeczkę papierek lakmusowy, bo w rzeczywistości my już od dłuższego czasu przebywamy w takim społeczeństwie, że część z nas funkcjonuje w oparciu o taki, tutaj mnie zabije pewnie moja polonistka, home office. I tak naprawdę to dopiero sytuacja, kiedy dwie osoby w domu zaczynają pracować właśnie zdalnie, dopiero wówczas jakby zaczyna nam się pojawiać ten problem taki mocno skrystalizowany, że nagle musimy znaleźć dla siebie, dla tych dwóch osób miejsce. I to jeszcze tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że, i tu znowu ukłon dla pani polonistki, ten nasz home office będzie tak naprawdę w open space'ie, no bo jakby nie było, większość mieszkań jednak mamy zaprojektowane w ten sposób. Mamy otwartą kuchnię, otwarty salon. I jeszcze pikanterii tylko dodam na koniec, że przecież oprócz tego zamknięte są przedszkola, w związku z tym mamy zgraje, że tak powiem, przeszkadzajek, które w tej pracy gdzieś tam pewnie skutecznie bojkotują nasze krajowe PKB. No tak, ale rozumiem, że tak czy inaczej musimy przygotować przynajmniej jedno miejsce i będziemy najwyżej pracować w tak zwanych odcinkach, czyli jedno będzie zajmować się tymi przeszkadzajkami, a drugie będzie pracować i potem zamiana, tata idzie do dzieci, a mama siada w to miejsce, ale chyba niedobrym pomysłem będzie zaaranżowanie stołu kuchennego albo, nie wiem, deski do prasowania, bo będzie to ani ergonomiczne, ani efektywne, ani jakieś takie właśnie sprzyjające pracy, bo nam co chwilę coś się będzie trzęsło, rozstawiało, rozklekotywało, więc zakładam, że musimy zadbać o coś na początku, co spowoduje, że ta praca będzie w miarę efektywna. Jak najbardziej. Zwłaszcza, że do niedawna funkcjonowaliśmy w ten sposób, że wychodziliśmy do pracy, a wracaliśmy do domu, czyli jakby ta przestrzeń domowa była taka wydzielona z tego obszaru no jakby pracy. Teraz de facto nasze domy stają się powoli filią zakładu pracy, a teraz w tej sytuacji, jaką mamy, no to już tym bardziej. Więc jak najbardziej musimy znaleźć miejsce i myślę, że nawet dla dwóch osób powinniśmy znaleźć to miejsce. Jakby nie było, bo jednak gdzieś tam prędzej czy później ten czas pracy obojga rodziców się nałoży. I faktycznie, tak jak mówisz, no nie jest dobre, aby to miejsce pracy było prowizoryczne. Chociaż z drugiej strony, idąc do pracy, też przynosimy ze sobą pewne rzeczy domowe, tak? Wieszamy jakieś pocztówki, jakieś tam misie, maskotki, coś, co miałoby przypominać dom.
w pewnym sensie. O tyle tutaj chyba ten dom raczej będzie troszeczkę przeszkadzał, jakby. Bądź co bądź. No nie możemy sobie wyobrazić sytuacji takiej, że prawnik będzie siedział nad papierami prawniczymi jakimiś i nagle ni stąd ni zowąd znajdzie się krążek od kawy, na przykład na jakiejś dokumentacji. Ja sam ze swojego doświadczenia wiem, że też pracowałem przez pewien czas w przestrzeni domowej. Miałem wydzielone, specjalnie zaprojektowane pomieszczenie biurowe i wiem, jak ono wyglądało. Wiem, że to była przestrzeń, którą po zamknięciu już byłem pewien, że żadna papierologia, żadne dokumenty z tego miejsca nie wyjdą, aczkolwiek chodząc tam wiedziałem, że znajduję się na polu walki. Zwłaszcza, że architektura to jest akurat taka przestrzeń, gdzie te papiery są dosyć spore, a ilość informacji zawartych na tych papierach i informacji, które nie mogą się zniszczyć, no jest przerażająca. Więc jak najbardziej tak, jak najbardziej musimy mieć świadomość tego, że tą przestrzeń musimy odpowiednio zdefiniować, to znaczy ona musi być świadomie przez nas zaprojektowana. To nie może być... Rozumiem, że musimy dostosować ją do specyfiki naszej pracy. Inną przestrzeń potrzebuje prawnik, inną przestrzeń architekt, inną przestrzeń nauczycielka, która zdalnie uczy dzieci i jeszcze inną przestrzeń będzie potrzebowała osoba, która, nie wiem, przygotowuje jakieś projekty graficzne albo nagrywa jakieś materiały, no nazwijmy to, tak dźwiękowe. Tak? I myślę, że jak najbardziej, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy jakiś designer będzie siedział przed ekranem i nawet jeżeli z tyłu będzie stała oparta o ścianę deska do surfowania, to wyjdzie po prostu na takiego trendy freaka. Ale już jeżeli na przykład mamy do omówienia powiedzmy jakieś sprawy prawne albo jesteśmy prezesem jakiejś wielkiej korporacji, a za nami będzie wisiało pranie albo inne maskotki, no już ta sytuacja zaczyna się troszeczkę w firmie komplikować. W innej też sytuacji, w innym świetle stawia ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, osoby, które muszą pracować rzeczywiście w skupieniu i biegające dzieci, tudzież możemy wyobrazić sobie na przykład osoby, które zajmują się jakimiś usługami konsultingowymi. No tutaj też nie do końca może być sytuacja pozytywnie odbierana, jeżeli na przykład udzielamy jakiejś konsultacji albo omawiamy coś przez telefon, a tu nagle słychać pracującą pralkę, tudzież szczekające psy, ewentualnie inne rozkładane ze zmywarki naczynia. No, wszystko oczywiście tak. Anegdotą, bo w internecie widać mnóstwo takich sytuacji, czy to kiedy właśnie rodzice wchodzą podczas lekcji na wpół ubrani, albo jakieś inne takie sytuacje właśnie szczekającego psa, czy na przykład właśnie osoby, która zapomniała wyłączyć kamery i zaczyna się objadać jakimś tam tak jest kremem i innymi rzeczami i wygląda to dość zabawnie. Ja ze swojej sytuacji znam informatyka, który sam przyznał się do tego, że zorganizował sobie biuro gdzieś pod schodami, bo on potrzebował tylko po prostu miejsce do postawienia komputera. Resztę ma w komputerze, resztę ma w chmurze. Jest naprawdę takim cyfrowym nomadem, daje radę. Wszystko okej, tylko że te schody były obok toalety. I nie zapachy z toalety były problemem, ale prowadzenie konferencji, tudzież obsługiwanie kogoś online w momencie, kiedy ktoś po prostu z tej toalety wychodził, skrzypiały drzwi, tak było słychać wodę, no to tak jednak nie można. To znaczy ta przestrzeń do pracy musi być zdefiniowana i wizualnie, ale też i dźwiękowo. Gdzieś to, na tym też musimy mieć jakąś kontrolę. Mm-hmm. A co ze światłem? Bo wiem, że część osób stara się właśnie wyeliminować przeszkadzajki w ten sposób, że pracuje wieczorami, późnymi wieczorami i zakładam, że to jest też dość istotna rzecz, żebyśmy zadbali o nasze oczy, o nasze miejsce takie od strony tej ergonomii, czyli wygodny fotel, miejsce, gdzie można położyć tego laptopa, chociażby już o położeniu papierów. No oczywiście można rozłożyć kilka krzeseł i sobie tutaj wokół siebie rozłożyć te papiery, no ale to jest takie tymczasowe i myślę, że to jest do załatwienia. Natomiast ja już dzisiaj bardzo mocno zwracam uwagę też oprócz dźwięku na światło, bo ilość czasu spędzonego przed komputerem spowodowało, że no, czuję, że mój wzrok w jakiś sposób to poniósł tego konsekwencje. Tak, znaczy kwestia światła to chyba to w ogóle jest temat rzeka, bo faktycznie jakby tak dobrze popatrzeć nawet na nasze
na nasze głowy, to gdzieś to światło jednak, ono gdzieś tam funkcjonuje w tej przestrzeni, tej kompozycji naszej, tak? Znaczy mamy ściany, mamy nasze postacie, ale jednak pomiędzy nami gdzieś tam widać w obydwu przypadkach, że jest doświetlenie. I myślę, że to jest ważna rzecz z dwóch powodów. To znaczy raz, że ergonomia, jeżeli chodzi o pracę, taką po prostu pracę, która musi być wydajna, czyli musimy odpowiednio coś napisać, musimy coś skonstruować, musimy coś wymyśleć, no to światło jest nam potrzebne. Myślę, że w dużej mierze jest potrzebne nam światło dzienne, ale też uwaga, ze światłem dziennym jest bardzo zmienne. W związku z tym w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić spotkanie chociażby online, no musimy mieć świadomość tego, że czasami, a siedzimy od 8 do 16, czyli powiedzmy od wschodu do praktycznie no, późnego popołudnia, ta operacja słoneczna będzie taka, że prędzej czy później poczujemy się trochę jak na przesłuchaniu. Będziemy mieli lampę w oczy i brakuje tylko pytania o nazwiska i adresy. Tak? Chyba, że wybieramy miejsce rzeczywiście zacienione. Ale pytanie, czy w ten sposób jesteśmy w stanie funkcjonować 8 godzin. Nie bez powodu ludzie wymyślili i reglamentują to prawnie, aby pomieszczenia do pobyt ludzi były zawsze doświetlone światłem naturalnym. Jednak to jest ten element współczesnego funkcjonowania naszej społeczności, o którą musimy dbać. Więc myślę, że tak, się przyda światło naturalne. Co więcej, myślę, że jeszcze musielibyśmy się zaopatrzyć również w światło sztuczne, którym tak czy tak będziemy musieli się gdzieś tam wspomagać. No i pytanie teraz o jakie światło sztuczne. Tak? Przeważnie mamy w pomieszczeniach oświetlenie takie centralne, górne, które jest najmniej humanitarnym chyba oświetleniem, jakie można sobie wyobrazić. To znaczy, jeżeli siedzimy pod lampą, no to okej, to świeci nam na książkę, świeci nam na materiały, które wypełniamy, ale równie dobrze rzucamy cień własną postacią. Chyba, że siedzimy przy ścianie gdzieś, no to wówczas czytamy tak, że mamy książkę zawsze w cieniu. No niestety tak wymyślono to oświetlenie, ale ono chyba nie było jakby wymyślane pod kątem pracy, tylko tak naprawdę bezpiecznego użytkowania pomieszczenia. Więc jakieś oświetlenie dodatkowe, ale w postaci lampki na pewno by się przydało, bądź co bądź. Mhm. Ale jeżeli możemy tak mówić dalej jeszcze, to myślę, że oprócz oświetlenia przydałoby się rzecz bardzo prozaiczna, ale jakiś przedłużacz tak naprawdę. Niby rzecz, o której nie pamiętamy, ale jednak większość urządzeń, z których korzystamy, to są urządzenia, które po prostu potrzebują prądu. One nie działają unplugged. Mhm. Ja jeszcze chciałem dopytać, bo dość szybko przeszliśmy od tego siedzenia, bo też jakby bardzo mocno dbam w mojej pracy, a często jednak pracuję dość tutaj zdalnie w domu, nawet przed pandemią, bo taki jest charakter mojej pracy, ale jednak okazało się, że musiałem zainwestować w dobre krzesło, bo się okazało, że takie posiadywanie na różnego rodzaju taborecikach, stołeczkach i innych rzeczach powoduje, że już o jakimś tam skrzywieniu kręgosłupa czy innych rzeczach, ale w ogóle generalnie o możliwości skupienia się czy jakiejś możliwości dłuższej pracy, pracy ze skupieniem nie na bólu siedziska, tylko na właśnie zadaniu, które mam wykonać, powoduje, że jednak warto zainwestować w siedzenie. I tu raczej pewnie odpadają wszelkie bujane fotele czy jakieś takie właśnie fotele designerskie, które pozwalają nam się pobujać przy czytaniu książki czy przy oglądaniu filmu wieczornego, tylko raczej musi być to dość stabilny mebel z dobrym oparciem, z najlepiej pewnie jeszcze tutaj takimi oparciami na łokcie. Czy na to też warto zwrócić uwagę? No właśnie, meble designerskie, może od tego zacznijmy, bo to też jest cała nisza, o której możemy rozmawiać. Meble designerskie są ładne, kropka. I to wszystko. To znaczy one ładnie wyglądają, ładnie się komponują, ale możemy zapomnieć o tym, że na nich się fajnie siedzi. One są do czegoś zupełnie innego stworzone, one mają budować pewną przestrzeń. Więc chyba faktycznie proponowałbym raczej sprawdzone ergonomiczne meble, które tak naprawdę pozwalają do pracy. Nie bez powodu meble biurowe wyglądają troszeczkę inaczej niż meble designerskie, czy sofy, czy jakiekolwiek zestawy takie wypoczynkowe w domu. Zresztą myślę, że można by zrobić sobie mały eksperyment, jeden dzień poświęcić na to, żeby popróbować na przykład popracować na kanapie, której spędzamy może i cały wieczór nawet, jeżeli oglądamy Titanica albo Ogniem i Mieczem. O tyle nie jesteśmy w stanie pracować tam dłużej niż godzinę, dwie godziny. One są po prostu
innych proporcjach. One są skonstruowane do czegoś innego i inaczej funkcjonuje się na takich mętach. Mhm. Więc myślę, że tak, to grunt, żebyśmy mieli przede wszystkim takie sprzęty, na których my czujemy, że na nich się dobrze pracuje, tak? Znaczy one muszą być pod nas przypasowane, ale musimy świadomie je wybrać. To nie mogą być takie stołki, powiedzmy, kuchenne. Powoli kończymy dzisiejsze spotkanie, ale chciałbym jeszcze zapytać, czy według ciebie ta pandemia, te rygory, które nas spotkały, czegoś mądrego nas nauczą? Czy będą dla nas dobrym doświadczeniem właśnie w zakresie architektury? Bo być może zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby przyjrzeć się miejscu, gdzie spędzamy czas, nawet nie pracując, tylko właśnie odpoczywając, ale dotychczas dość nonszalancko i bezrefleksyjnie do tego podchodziliśmy. Dzisiaj, kiedy musimy spędzać dużo czasu w domu i właściwie nie wychodzić z tego domu, to nagle trochę inaczej wygląda kuchnia już z tej perspektywy, trochę inaczej wygląda to miejsce do pracy, które sobie organizujemy, trochę inaczej spoglądamy na to siedzisko, na którym musimy spędzić 8 godzin, a nie 2 godziny jak dotychczas, więc czy zauważasz jakieś plusy, żebyśmy tak optymistycznie zobaczyli? Znaczy, ja generalnie jestem człowiekiem, który plusy dostrzega wszędzie, co najwyżej składający się z 2 minusów, ale to też się da ogarnąć. Na pewno tak, na pewno musimy mieć świadomość tego, że chyba troszeczkę nastąpił taki punkt zwrotny, to znaczy zaczynamy z większą pokorą patrzeć na mieszkanie jako na przestrzeń, taką, którą sobie sami definiujemy, a weźmy pod uwagę, że definiujemy ją średnio na 30 lat, no bo tyle mniej więcej wynoszą kredyty hipoteczne. Więc od tego nie jesteśmy w stanie uciec. Do tej pory traktowaliśmy mieszkanie troszeczkę jak takie miejsce do przetrwania, to znaczy wiemy, że od rana pracujemy do godziny 18, 19, są miejsca gdzieś dłużej, potem siedzimy w korku, na chwilę wpadamy do domu, bo trzeba się przecież przespać, po to, żeby od rana być znowu w pracy. I to mieszkanie się troszeczkę zdewaluowało, to znaczy to było tylko takie miejsce, gdzie w razie czego jesteśmy w stanie się wyciągnąć z pozycji horyzontalnej, po to, żeby od rana być znowu w formie w innej przestrzeni. Teraz wiemy, że mieszkanie jest integralną częścią naszego funkcjonowania jako ludzi, w związku z tym troszeczkę inaczej na nie patrzymy i chyba fajnie, bo tak naprawdę taka była funkcja podstawowa mieszkania, czyli to miejsce takie, gdzie tak naprawdę można przebywać. Trochę inaczej patrzymy, tak jak powiedziałeś, na sprzęty, trochę inaczej patrzymy na przestrzeń, którą kupowaliśmy. Jest mnóstwo przecież mieszkań, ja też projektowałem mieszkania po 20 kilka metrów, no bo takie były wymogi deweloperskie. Zdaję sobie sprawę jak najbardziej z tego, że raczej te wymagania będą przedefiniowane teraz już. To znaczy nie jesteśmy w stanie wytrzymać iluś dni na 20 kilku metrach kwadratowych, jeszcze nie daj Boże 2-3 osoby, no bo przecież do tej pory to było tylko schronienie, a jeszcze do tego funkcjonując w dużych metropoliach, nie wiem, Warszawa na przykład, mam znajomych, którzy nie mają nawet telewizora, bo mówili, że oni przyjeżdżają tylko się przespać do domu. No teraz to jest dramat tak naprawdę, tak? Już nawet nie jesteśmy w stanie tego telewizora kupić. Znaczy może teraz już otworzyliśmy sklepy, to jeszcze jakby sytuacja się trochę normalizuje, ale była sytuacja taka, że sami zastanawiali się, jak tak naprawdę teraz powinni... Ja polecam książki i radio z całą mocą, tylko raczej jak najbardziej. Pogłębić problem, więc zachęcam do czytania książek. Bardzo serdecznie ci dziękuję za tą pierwszą... Jeżeli tylko można, powiem w tajemnicy, zacząłem sadzić dynię. Super, o tym na pewno jeszcze porozmawiamy, być może w kontekście architektury krajobrazu, bo dynie na pewno będą doskonałym takim wstępem do rozmowy o architekturze krajobrazu. Mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się w kolejnym programie, żebyśmy porozmawiali o tym, o czym wspomniałeś, czyli właśnie budownictwie na czas kryzysu i być może wtedy będzie można powiedzieć więcej o różnego rodzaju przestrzeniach, no bo dzisiaj spotykamy się z problemami, jak otworzyć żłobki, jak otworzyć przedszkola, jak otworzyć rejestrację i przychodnie zdrowia. Nic nie było przygotowane na element właśnie kryzysu. Co więcej, widzimy to już w sklepach,
gdzie postawiono jakieś takie tymczasowe bariery, zasłony. No tutaj oczywiście, jak to zwykle, biznes trochę szybciej zareagował i sobie poradził, ale jest to raczej też coś tymczasowego i coś, co wymusiło życie, a nie coś, co jest jakoś tam przemyślane i stworzone na dłużej. Tak więc raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję, że za tydzień równie ciekawą rozmowę będziemy mogli odbyć. Do zobaczenia. Dziękuję, bardzo dziękuję.